Cześć, Norbert here, and in this Polish-Czech conversation, I have Wit with me again, and we are going to talk about our pets. In the course of the conversation, we are going to directly compare 25 Polish and Czech words related to the topic of pets. As usual, you can keep track of them following the keyword counter in the upper right corner of the screen. This video also features two special guests that graced us with their presence while recording this conversation. Stay tuned to meet them. Dobrze, nagrywamy, tak? Mhm. Wit, dzisiaj rozmawiamy o zwierzakach. Jak się mówi po czesku zwierzak? No, budzikamy zwierzę. To jest każde zwierzę. Tak, po polsku każde zwierzę, tak? Czy domowe, czy dzikie, to jest zwierzę. A takie zwierzę, które mieszka z nami w domu, to jest zwierzak. My rzekamy domácí zwierzę, albo mazliczek. Kończka! Miała się pokazać później, ale zdecydowała, że pokaże się teraz. Koczki mają własną głowę. Tak, koty chodzą własnymi drogami, po polsku mówiąc. Właśnie tak. Aha, super, bardzo dobrze, więc jeszcze raz, po polsku zwierzak albo pupil. Aha, a pro nas jest to domácí zwierzę, nebo mazliczek. Mazliczek, dobrze, aha, więc... Jak wszyscy widzieli, ja mam tutaj zwierzaka, mam kotka, a właściwie kotkę. Jak się mówi kot po czesku? Kocur, gdy się to samec, a koczka, gdy się to samice. Aha, po polsku kot i kotka. Kocur też można powiedzieć, kocur. Aha, aha. Tak, albo kicia, kicia też mówimy. Ja mam kicie w domu. Aha, a ty, czy masz jakiegoś zwierzaka, Wit? Ja mam morczeta, dwa samce. Dwa samce masz, aha, morczeta. Jak wygląda morczet? Nie wiem. Muszę ci to ukazać. No dobra, to pokaż. Ale asi si na tom budu muset sundat słuchatka na chwilę. Dobra, dobra. Czekamy. Jesteś gotowy? Jestem przyprawiony. Wow! Cześć! Aha. To jest świnka morska po polsku. Mm-hmm. Morcze u nas. U nas to jest średniego rodu. Średniego, męskiego rodu, tak? Średniego. To morcze. Nijakiego. Aha, to jest rodzaj nijaki. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Po polsku świnka, tak jak mała świnia. Świnka morska, morska. A tutaj proszę bardzo. Aha. Jak się wabi? Jak ma na imię? Aha, Miekisz. Miekisz. Aha, rozumiem. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy się dogada z moją gatitą. Gatita. O, gatita. Ona chce wyjść. Ja się boję, że gatita by ho chciała sežrat, gdyby ho widziała. Face to face. Chodź, chodź. Pęka. Oh. Ciekawe, czy meksykański kot dogada się z czeską świnką morską. Gatitka. Oj, chyba się nie dogadają. To chyba mówią innym językiem. To jest pierwsza rozmowa międzygatunkowa na moim kanale, także... Właśnie tak, większość to były mezysłowackie rozmowy, a teraz to międzydrugowy rozmowor. Także subskrybujcie, jeśli interesują was międzygatunkowe konwersacje. Musisz mi obiecać jedną rzecz, Wit. Muszę ci wyświetlić jedną rzecz? Rozumiesz? Obiecać. Aha, muszę ci ślibić jedną rzecz. Tak, obiecaj mi, że nie weźmiesz swojej świnki morskiej do Peru, dobra? No, ale w Peru jako to nie jest tak szpatny. Przed tym, než tym morčata upečą, tak im daj szaty, krásny klobouk. No, myślę, że twoja świnka nie byłaby zadowolona z tych szat, z ubrań, tak? Dają im fajne ubrania. Tak, traktują je bardzo dobrze. Wszystko zależy na marketingu, jak to wyświetlisz, jak to popiszesz, że tam jest morczecy festiwal w Peru. Mm-hmm, prawda.
Może tak jest, ale lepiej zostaw świnkę w domu, tak? Zanim polecisz do Peru. Byszu, kiedy pójdziesz na pekacz? A powiedz mi, co ta świnka lubi robić? Spać hlavně. Spać, tak? Tak, żrat, walece. Wiesz co, czekaj, muszę ją wypuścić, bo po prostu płaczę. Tak ja wrócim myśl do klece, jo? Dobra, no. Kotka jest na zewnątrz, poszła bawić się do ogródka. Do ogródka? Do ogródka, ogródek, wiesz co to jest ogródek? A, na zagrodu. Do ogrodu, tak. Jasne. Poszła bawić się do ogrodu. Aha. No dobrze, a powiedz mi, zacząłeś mówić, tak? Co ta twoja świnka lubi robić? Hele, morčata rádi spiej. Většinu dne jenom leżej, odpoczywaj. Leży, odpoczywa. Tak. Asi jako kočka. Tak, potom si hrajou spolu někdy. Honěj se v kleci. Chodzi po klatce? Tak, nebo biegaj dookoła. Biega dookoła. To uwaga, po czesku klatka to jest dom świnki, tak? Konstrukcja. Tak. My říkáme klec. Po polsku klatka. Jasne. Klatka, aha. Świnki mieszkają w klatce. No, a inaczej zajmuje hlavně jídlo. Jakie jedzenie je? Czym ją karmisz? Krmím je zeleninou. Dávám jim čínský zelí hodně. Dáš jej zeleninu, tak? To znaczy warzywa. Tak. Dávám jim někdy okurku, dávám jim rajčata. Čekaj, kurku? Mrkev. Co to jest kurku? Okurka je ta zelená zelenina, co se dává do salátu. A, salata. Po polsku kurka to jest salata. No to nevím, protože my máme salátovou okurku, ta je dlouhá. Mm-hmm, mm-hmm. A potom máme malý okurky kyselý v nálevu. A, ogurky. Tak. Rozumím. Ogurky v zalevě. Mm-hmm. Ano. Rozumím. To dáš jej ogurky? No ale ne kyselý. Nekyšané. Ne. Já jim dávám tu salátovou. Dajesz jej sałatę, aha. Tak, nie salat, ale salatową okurku. A ogórek sałatowy. Mhm, tak, tu wielką. To im dávam, protože tam je hodně vody. Oni to mají rádi. Aha. A prostě im to chutná. Nevím proč, to je ich oblíbená zelenina. A pak mají rádi mrkev hodně. Mrkev to je taková marchev. Klasika pro ně. Marchev. Mm-hmm. Lubią jíst marchev. No a to im nestačí. Nemůžeš im dávat jenom zeleninu, musíš im dávat tak zrní. Žárno. Tak. A v něm jsou většinou zamíchané ještě granule. Jakéž granulky, tak? Tak, takové granulky a jsou smíchané se zrním. Aha. Jo. Po polsku granulky albo jedzenie dla zvěřont, to je karma. Mluvíme na to karma. A po česku? Říkáme krmení. Po polsku karma. Protože máme verbum krmit. Karmič, po polsku karmič. Tak. Mm-hmm. No a to jejich krmení, to je vlastně zrní, obilí, smíchaný s granulema. No a pak musí mít ještě seno. I musí mít siano. Aha, či oni jedzou siano? Ano. Oni ho jedí a zároveň vlastně žijou v něm. Oni na něm rádi spějí nebo se v něm schovávají, takže to je takový pro jejich komfort. Aha, rozumiem. Aha, świeże sianko. Jak często zmieniasz im sianko? Dávam im nový seno každý den. Codziennie nové siano. Mhm. Ano. Ale jinak žijou na pylinách ze dřeva. Na trocinách. Po polsku mówimy trociny. Ano. Mhm, trociny z dřeva. Bardzo ciekawe, ale ich to znaczy, że tam są dwie świnki, tak? Tak. Tam je vlastně táta a syn, dva samce. Aha, dva samce. A skąd je masz? Jak dlouho? Skąd? Skąd je masz? Ze sklepu? Kupiłeś je? Aha. Myslím si, že tyhle dvě se narodily u mámy doma. Že to jsou mláďata,
Morczat, który już miała mama. Aha, dostałeś od mamy, tak? Mhm. Dostałeś od mamy pod opiekę. Tak, dostałem sobie do pecze. Aha, rozumiem. To twoja mama jest miłośniczką zwierząt. No, konkretnie morczat. Konkretnie świnek morskich, a super. Už je chováme 20 let, my jsme měli morčata doma už v roce 2000, takže to je... 20 let. Ano. 20 ano, let. Ano. A to jste ještě rodinou s tradicemi. Tak, tak. Už máme několik generací. Tak, wielopokoleniowa rodzina. Super, bardzo ciekawe. Aha. A powiedz mi, czy wypuszczasz je czasem z klatki? Ja sam je pouštěl, když jsem ještě bydlel doma u mámy, tak tam to šlo a tady už to jde trochu špatně, protože tady je, tady v mém bytě je hodně míst, kam se můžou schovat. A v domu, tak? Je dużo míst, kde se mohou schovat? Tak, tak, tak. A potom prostě morčata, protože se pořád schovávají od predátorů, tak když najdou místo, kam se můžou schovat, tak se jim moc nechce vylézt ven. A chovají se před drapěžníkami. Tak, tak, tak. A tady mi třeba můžou zalézt pod postel a jim se líbí, že tam nad nima něco je, že tam je tma a už nechtějí ven. A já bych je potom musel vyhnat vlastně násilím a dělat jim stres, jako když je honí nějaký predátor a to nechci, no. Aha, to znaczy, že jak už gdzieś vlazą v jakieś miejsce, v jakąś skrytkę, to trudno je vyciągnąć stamtąd. Ano, ano. Tak? A i mówiłeś coś o ćmach, že tam są ćmy? Je tam tma, je tam temno. A, jest ciemno. To se im líbí. Bo podoba im się, gdzie jest ciemno, bo po polsku jest takie słowo ćma. Aha. Ćma i to jest owad. To jest insekt, który lata do światła, aha, leci. Aha, aha. Motyl nocny. Motyl nocny. Noční motyl? Tak. Noční motyl u nas se jmenuje mura. A, ciekawe, ciekawe. To jest ciekawe. Gatita bardzo lubi polować na ćmy. Wieczorami. Rada lovi mury. Tak. No, to dělají všechny kočky. Šaleje za nimi. Moje myše, moje morčata se rádi honěj, jakože jeden honí druhýho. Ganějí se, tak, po klatce. Tak, tak, tak. Pak se někdy přetahují o jídlo, že jim dáš okurku a oni chytnou dva jednu a přetahují se. Aha, čili konkurují ze sebou jedzenie, tak? Tak, tak, tak. A potom... Potom rádi žebraj. Potom co robí? Žebraj. Jo, oni se umí postavit na zadní a dívaj se, jestli jim něco nedáš. A žebrajou jedzeně. Proszę, tak, to jedzeně. Tak. Oni už mají jako Pavlovovi psy, už mají ten reflex a když slyší, že otvírám lednici. Otvíráš lodůvka. Tak začnou pískat a žebrat. Aha, no to już długo je masz, prawda? Jak długo je masz? Od tej doby, co bydlim sam, to znamená 3 roky. 3 roki? 3 lata? Mhm. 3 lata, aha. No to już zdążyły się przyzwyczaić do lodówki. Wiedzą, jak brzmi lodówka. Jo, to wiedzi, no, to wiedzi. A taki reagują na igelit. Na co? Když slyší igelit, nebo mikroten, když slyší plastový pytlík. Šustit. Na mikrofalówkę? Nie. Ne. No my tomu říkáme igelit nebo mikroten, ale je to plastový pytlík. Plastikový pojemník? Tak, tak, tak. A to šustí. Aha, šelestí, albo vydaje dźwięk, tak? Tak, tak, vydává to zvuk a na to taky reagují, protože vědí, že v tom pytlíku je mrkev nebo zelí nebo něco. Aha, no to máš bardzo mądre te świnki. Oni nejsou úplně hloupí. Nie są zupełnie głupie. Mhm. Aha, aha. Aha, tak. A nejsou ani chytrý. chytré są. Mhm. Ja říkám, nejsou hloupí, ale chytrý taky nejsou. A, nie są chytré. Aha, rozumiem.
Rozumiem, tak. No, kot ma zupełnie inną osobowość. Kot ma zupełnie inną osobowość i dziwię się, jak bardzo jest inteligentna. Ano. Potrafi manipulować wszystkimi lokatorami w domu. Ano. Ale no, to mi się podoba właśnie u niej, że jest taka mądra. Jo, tak koczki mają własną osobność. Mają swoją osobowość. I to jest ciekawe, że Gatita ma osobowość psa. Aha. Ma osobowość psa, dlatego że w domu mamy jeszcze psa. Mhm. I oni się razem bawią. Aha. I razem się bawią i od kiedy Gatita była bardzo mała, bawiła się z psem i teraz ma cechy psa. Aha, tak? Aha. Na przykład lubi się ganiać. Jasnie. Tak, lubi się mocować, tak? Jako pracę. Mocować, to znaczy tak walczyć, udaje, że walczy. Ano, troszkę se prat, jasnie. Tak, jest trochę inna niż zwykły kot. Tak można pochytila tyhle ty psi rysy od toho psa, no. Tak. Aha, przejęła cechy od psa. Tak, to jest jako ty moje morczeta. Normalnie nie możesz mieć dwa samce spolu. Tak, dlaczego nie? Protože by pořád spolu bojowali o terytorium. Bojowaliby, walczyliby ze sobą o terytorium. Tak. A oni umieją bojować docela twardzie. Jo, jako że się mogą ublížit. Ale tihle dwa se perou trochu, ale jenom malinko, protože jsem je dal k sobě, když jeden z nich byl mládě. Jeden z nich byl młody, tak? Tak, takže vlastně tam nebyla tak silná ta konkurence, protože bylo jasný, kdo je silnější. Mm-hmm, tak. A teď už jsou dospělí oba, ale zvykli si žít spolu. No. Tak, po polsku nawet mówimy na przykład, že lubią się jak pies z kotem. Jo. To znaczy, že nie lubią się za bardzo, že konkurują ze sobą i walczą. Ano. Ale w przypadku Gatity ona była młodsza od psa, mm-hmm. więc pies ją nauczył, jak się bawić, jakby chyba ją zdominował, ale nie wiem. Nie wiem, kto dominuje w tym związku. To jeszcze próbujemy rozstrzygnąć. Mnie by zajmowało, jakby to fungowało naopak. Wiesz, gdyby było szczenie. Mm-hmm. A wychowałaby go koczka. To ciekawe, to jest pytanie do widzów. Czy macie taki przypadek, że szczenie było wychowane przez kota, dorosłego kota? Jak wygląda ta relacja? Jak macie taki przypadek, to podzielcie się z nami w komentarzach, dobra? sam jestem ciekaw, także fajnie byłoby to usłyszeć. Na YouTube jest určitě spousta těch případů. Jest dużo takich przypadków? Myslím si, že jo. Tam jsou videa o všem, hele. Tam je pes, který ho vychoval osel a slon, který ho vychoval papoušek. To będzie dużo komentarzy, tak? Pod filmem. Ano. Jesteśmy ciekawi tych historii. Aha, super. Także myślę, że o zwierzakach można mówić cały dzień. Ano. O zwierzakach można mówić cały dzień. Jeżeli macie jakieś pytania o nasze zwierzaki, to piszcie w komentarzach. Może zrobimy kolejny filmik z odpowiedziami na pytania, tak? Dobrze. Napiszcie nam do komentarzy, jeśli się wam wideo líbilo. Napiszcie nam, jakiekolwiek otázky was napadną. Napiszcie nam, jeśli ste někdy viděli taką věc, aby kočka vychovávala štěně. A když budete chtít, tak uděláme další zvířecí díl. Super, fajně. This conversation has been so much fun for me. We are looking forward to reading all the comments and stories about your pets in Polish, Czech or any other language. If you enjoy learning languages through conversation, check out my Polish courses on the Ecolinguist website, or if you're learning Czech, definitely visit Vít's channel for more Czech content for you. More videos are coming soon, so subscribe and hit the bell not to miss them. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Naschledanou!